Hejka, witam Was w filmie wikołajkowymi prezentami. Chciałam pokazać Wam prezenty Rossmana, z których się bardzo cieszę. Niektóre rzeczy są nowe, jeszcze nie testowałam, więc na kanale na pewno postaram się, żeby były właśnie jako polecajki, pojawiły się takie filmy, a inne są, które się używałam i bardzo jej spasowały. Także zapraszam do życia tego wikołajkowego, krótkiego filmu z Holem. Zacznijmy od tego, co używam. Jest to szczoteczka do mycia zębów bambusowa. Tak wygląda. Ma takie ładne ozdobienie. Jest firmy. Musimy już ustawić. Hej, Bambo. To jest pierwsza. Mój prezent mikołajkowy. To jest tam. Kolejną rzeczą jest pasta do mycia zębów, którą już pewnie znacie z moich rodzajów i Insta Stories. Jest to pasta do mycia zębów z firmy Alterra. A teraz przejdźmy do tego, co będę musiała testować i albo polecić u mnie, a jest to też pasta od zębów. Znaczy, zobaczcie, jaka jest duża, bo tamta była trochę mniejsza, firmy Nature On. Jest to pasta kokosowa z miętą. Tak ona wygląda. Na pewno przetestuję i pokażę Wam, i po prostu Wam o niej opowiem. Kolejna nowość nie jest to bio, ale jest taki błyszczyk, tylko taki jak wazelina, czyli bezbarwny. A tutaj mamy już ostatni produkt. Jest to taka coś, co jestem bardzo ciekawa właśnie. Jest to dezodorant w kostce. Wygląda wszystko tak. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie jakiś rezultat, czy będzie dobry właśnie, dobrą jako polecajką, czy też nie. I to jest ostatnia rzecz właśnie, czyli perfumy. Takie mniejsze. Szukałam przede wszystkim produktów albo w szkle, albo w papierze, takim np. tektura, albo jakimś takim blaszanym czymś. Więc kupiłam sobie perfumy, zamiast na przykład mgiełki. Mgiełka jest już w plastikowym opakowaniu. Przede wszystkim chciałam, żeby produkty były cruelty free, czyli nie testowane w zwierzętach. I mam nadzieję, że mi się to udało. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!